Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, mam dla Was dzisiaj całkowicie niecodzienny odcinek, ponieważ nie będzie o Filipinach, a będzie o moim małym projekcie, który ostatnio udało mi się prawie już skończyć. Niestety czasu za tyle, nie mam na tyle czasu, ile bym chciał, natomiast prawie udało mi się go skończyć i wiele z Was pytało się, co to jest? Ano powiem Wam, to jest bardzo prosto, słuchajcie, to jest Arcade Machine, czyli stare gry arcade w takiej maszynie, skrzyni. Nie wiem, jak to się w Polsce nazywało dawniej, ale zawsze chciałem coś takiego mieć i to sobie zbudowałem. Dzisiaj Wam powiem, jak i dlaczego. Zaczynamy odcinek. A więc tak, słuchajcie, jako dziecko pamiętam, że spędziłem multum czasu grając na takich automatach, czyli gdzie się po prostu wrzuca monetę, gra się w Mortal Kombat, Metal Slug, jakiekolwiek inne gry. Pamiętam, że uwielbiałem to robić, to jeszcze były czasy, zanim tak naprawdę miałem swój pierwszy komputer, gdzie tylko i wyłącznie można było iść do takiej, powiedzmy, jakiegoś miejsca gdzieś i wrzucić kilka, powiedzmy, monet, zagrać sobie kilka razy i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę było mega, mega uzależniające. Później pamiętam, że jak zacząłem swoją pracę, to pomyślałem sobie, ale kiedyś by było zajebiście mieć coś takiego w domu. Mieć taką maszynę u siebie własną, żeby sobie grać w takie gry arcade, właśnie w takie Metal Slug, Mortal Kombat, no po prostu taka gra rozrywkowa dla dwóch osób. Tak sobie tak pomyślałem. No i oczywiście jak każda dobra historia zaczyna się od tego, że siedzisz ze swoim przyjacielem czy znajomym na piwie, i wtedy to się właśnie zaczęło. Siedzieliśmy sobie ze znajomym na piwie i pomyślałem tak, że mówiłem mu, że słuchaj, taki automat do baru czy do restauracji, gdzie nawet tutaj siedzimy, był po prostu idealnym rozwiązaniem. Bo ja z wielką chęcią chciałbym się na przykład odstresować, zagrać sobie w jakąś grę, posiedzieć przy piwku, pograć sobie, to by było po prostu idealne. No takich automatów już tak naprawdę nigdzie nie ma, przynajmniej ja nigdzie takich już nie widziałem, nawet chyba w Polsce. Oczywiście są jakieś tego typu salony gry, ale to nie jest to samo, żeby poczuć ten sam klimat, kiedy było się tak naprawdę nastolatkiem i chodziło się i wydawało się te ciężko dostane pieniądze od rodziców. Wydawało się na takie gry, no może to nie było takie aż dobre, ale okej. Więc tak sobie siedzieliśmy przy tym piwie i sobie o tym rozmawialiśmy. Jakimś cudem w końcu się założyliśmy. On stwierdził, że nie jestem w stanie czegoś takiego zrobić. Okej, no to jak to każdy Polak powie, to potrzymaj mi piwo. I to już tak naprawdę pomijając ten zakład, który jest bardzo dla mnie ważny, bo chcę go oczywiście wygrać, pomyślałem sobie, że muszę coś takiego zrobić. Oczywiście największym dla mnie wyzwaniem było pierwsze zobaczenie tego, jak, z czego to w ogóle mogę zbudować. Więc okazało się, że to jest akurat naprawdę bardzo proste. Technologia poszła tak do przodu, że każdy z tych komponentów, który tak naprawdę jest potrzebny do zbudowania takiej maszyny, jest już dostępny w internecie, można go zamówić online, albo można go kupić, można go samemu zaprogramować i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście oparłem się jako informatyk chyba na najbardziej prostym rozwiązaniu, które przynajmniej dla mnie tak się wydawało. Oczywiście nie chodziło mi o to, żeby kupić gotową konsolę z gotowym padem, który po prostu położę z joystickiem i to będzie działo i zbudować do tego skrzynię, bo to nie, to by nie było w moim stylu. Więc musiałem iść tą drogą cięższą, a zarazem tańszą. Czyli kupiłem po prostu Raspberry Pi. To jest wersja 3B bodajże. Nawet nie wiem, co ta wersja ma. Wiedziałem, że ta wersja będzie akurat okej. Do tego, słuchajcie, zamówiłem online tak samo wszystkie przyciski, wszystkie joysticki i tak dalej, całe to oprzyrządowanie. Udało mi się tak samo dostać, tak jak zobaczycie tutaj, nawet telewizor używany. To jest chyba 32 cale, bez Smart TV, albo ma nawet Smart TV, ale nie wiem, to mi akurat nie interesowało, bo chodziło mi tylko o to, żeby był tak naprawdę telewizor, który ma wyjście HDMI. Ten nawet ma, słuchajcie, jedną linię, co wam później pokażę, tutaj gdzieś uszkodzoną. Natomiast na grach tego akurat tak w ogóle nie widać, bo to jest tylko i wyłącznie chyba na jasnym, przelacianym ekranie. To się w ogóle bardzo szybko zmienia. Te oczywiście joysticki wszystkie zamówiłem, Raspberry Pi zamówiłem. No i wszystko to oczywiście oprogramowałem, bo jest też gotowe na to oprogramowanie, do którego link macie poniżej w opisie tego filmiku. No i tak to się udało zbudować. Ale teraz zobaczcie, jak ta maszyna wygląda, a później wam pokażę, jak się na niej gra. A więc słuchajcie, tak zaczynając od początku, akurat dzisiaj mam czas, żeby nagrać dla Was filmik, więc jak widzicie, ta maszyna jeszcze nie jest do końca gotowa. Czyli tutaj jeszcze pójdzie pleksa przeźroczysta z podświetleniem takim, tam będzie z tyłu podświetlenie arcade. Tutaj jeszcze muszę wykończyć ten środek. Oczywiście to już materiały są na to wszystko przygotowane, docięte, tylko trzeba to po prostu posklejać i połączyć ze sobą, więc to tak naprawdę jest gotowe. I tutaj pójdzie jeszcze jedna naklejka.
Co było dla mnie największym wyzwaniem, to słuchajcie, to tak naprawdę zbudowanie tej całej szafy. Szafę też wziąłem, projekt wziąłem z internetu, który jest za darmo dostępny. Natomiast ja go ze swoim znajomym, który jednym z moich znajomych, który pomagał mi akurat przy budowie samej tej szafy, minimalnie przerobiliśmy pod nasze wymagania. Bo tak naprawdę tam był zastosowany dużo mniejszy telewizor. My wzięliśmy akurat 32 cale. Czyli troszeczkę trzeba było tą szafę poszerzyć. Tutaj troszeczkę też to powiększyliśmy, bo w oryginale chyba to było mniejsze. Tak czy inaczej, każdy dla siebie to może przygotować do własnych wymagań. I teraz tak, od tyłu wam pokażę, jak to w środku wygląda. Jak się udało to otworzyć. Tutaj jest tak zwany, ja bym to nazwał, kanał serwisowy. Tak to zrobiliśmy, żeby można było to do środka. O, zobaczcie, jaszczurka. Hej. Sorry kolego, niestety wyprowadzka. No dobra, no to jak się chcesz tutaj posiedzieć, to se posiedź. A więc tak, zobaczcie, telewizor jest tutaj zamontowany, on jeszcze nie jest osadzony na stałe. I to będzie zmienione bardzo szybko. Najprawdopodobniej dzisiaj albo jutro już będę się tym zajmował. On też, jak widzicie, jeszcze nawet nie jest równo usadzony, bo tutaj to trzeba się tym po prostu zająć, albo tutaj z tej strony delikatnie tak samo podnieść. Naprawdę tutaj podnieść. Także telewizor jest tutaj. Tutaj została zrobiona tylko i wyłącznie jedna półeczka, gdzie źródło tego, powiedzmy, całego zamieszania jest tutaj. To jest Raspberry Pi wersja 3, podpięte HDMI do telewizora. Też mam, słuchajcie, tutaj puszczony zestaw głośników, który tam jest u góry. Natomiast okazało się, że lepiej to w ogóle gra na tych głośnikach, które są w ogóle wbudowane w telewizor. Bo chyba ta skrzynia cała jakoś tak to fajny rezonans robi, że po prostu jest głośniej, tak jakby bardziej przestrzenny dźwięk. Więc najprawdopodobniej tak to na razie zostanie. Dodatkowo tutaj jest oczywiście puszczone zasilanie. Tam jest zasilanie do telewizora. Tutaj są właśnie te głośniki, które też były na USB. No i tutaj jest oczywiście jeszcze nie podpięte przełączniki, bo tutaj będzie jeszcze jedno puszczone zasilanie, bo będę chciał osobno całkowicie zasilanie zrobić do telewizora i do Raspberry Pi, ale to wam wyjaśnię dlaczego za chwilkę. Więc tutaj tak naprawdę widzicie, jest cała pustka i w zasadzie to tyle z tej strony. Natomiast tutaj się dzieje więcej z przodu, bo cała klawiatura i oprzyrządzenie do tego. Tak jak widzicie, o, tutaj mi akurat odpadło, bo to jest na kleju zrobione tym gorącym, ale to się rozlutowało. Dobra, będę to musiał za chwilkę poprawić. Natomiast są joysticki zamontowane, są wszystkie przyciski zrobione. Tak naprawdę jest tylko 4 przyciski są programowalne, jeżeli chodzi o programowanie, te pierwsze 4. Natomiast żeby to lepiej wyglądało, wrzuciłem 6 przycisków po każdej stronie. Tutaj dodatkowo jeszcze pójdzie podświetlenie tych przycisków, tylko to pójdzie na osobnej wiązce do USB. I to będę też robił, ale nie wiem, czy na samym początku, czy dopiero później. Zobaczymy, bo muszę po prostu kable kupić i te takie właśnie, te wsuwki takie, które akurat ciężko je tutaj dosyć dostać. Natomiast joysticki są podpięte. Słuchajcie, kupienie takiego zestawu jest naprawdę bardzo proste, ponieważ można to wszystko kupić. Ja to kupowałem na Lazadzie, to jest filipiński odpowiednik AliExpress, czy coś w tym rodzaju. Więc możecie kupić, jak piszecie sobie Arcade Buttons, to zobaczcie cały set. Przeważnie one się opierają na takiej karcie, na takiej płycie, gdzie po prostu wszystko się wpina i ta płyta jest normalnie podpięta do USB. Tam jest kabel USB podpięty do tego, więc to wszystko się po prostu ładnie wpina. W zasadzie ta kombinacja klawiszy też jest bez znaczenia, bo te kabelki już są w zestawie, czyli ten kabelek, te wszystkie inne kabelki. Można kupić jeden taki zestaw, można kupić dwa zestawy od razu. Ja zapłaciłem za te dwa zestawy chyba w coś około 150 zł, więc to nie jest jakaś taka niewiadoma jaka cena. Gdybym chciał kupić cały taki panel, który już jest gotowy, że na podpięcie do USB, czyli po prostu plug and play, to pewnie bym zapłacił około 400 zł, więc ja po prostu chciałem to zrobić na swoje wymiary, na inne rzeczy i nawet się po prostu z tym troszeczkę pobawić. Dlatego też miałem mniej czasu na nagrywanie filmików, bo tym się po prostu zajmowałem od dłuższego czasu. Ale tak jak widzicie, to jest bardzo prosto zrobione. To jeszcze musi zostać w ogóle zamocowane na stałe. To też będzie tutaj obklejone, zaraz wam pokażę czym. Przyciski są, słuchajcie, fajne, bo można kupić dwa rodzaje różnych przycisków. Te tańsze to są tylko i wyłącznie plastikowe, bez możliwości tam wkurzenia naklejek do środka i bez podświetlenia. Są dużo tańsze, więc chyba za 50 zł spokojnie możecie kupić jeden komplet.
Natomiast te są zrobione tak, że jeżeli bym je odkręcił, mogę wyciągnąć tą górę, mogę tam włożyć swoją naklejkę, cokolwiek chcę, czyli mogłem po prostu sobie podpisać przyciski. Tutaj jeszcze muszę zrobić osobne napisy na start, select i coin. Czyli tak naprawdę na monetę, bo normalnie, jak to pewnie wiecie, w tych automatach tutaj były zestawy z monetami, które po prostu wrzucało się monetę, no i w tym momencie tak jakby nabijało coiny, czyli nabijało monety i miało się tyle żyć, tyle nie wiem tam innych rzeczy. Natomiast to jest zastąpione z tym. Nie chciałem kupować specjalnie tego automatu do monet, bo nie chcę, żeby to było zarobkowe. A w ogóle przeznaczenie tego to wam później wyjaśnię, no bo oczywiście raczej to nie będzie stało tutaj u góry i nie będę z tym grał, na tym grał cały czas. Natomiast wiem, że słuchajcie, to jeszcze tak wygląda trochę tak surowo. No ale tak jak mówię, tutaj będą wszystkie rogi już są pokupowane i będą po prostu, to będzie poobklejane, wykończone, można tak powiedzieć, bo ja na razie się tym nie miałem czasu, kiedy zajmować. Tutaj też w ogóle głupia rzecz, nie wiem niestety, nie pomyślałem o tym wcześniej. Jest tak, że jeżeli włączycie telewizor i włączycie konsolę, no to telewizor się włącza w stan uśpienia. No i można go teoretycznie wtedy włączyć pilotem, ale ja nie wiem, czy w tym miejscu, gdzie to będzie, no to będzie taka możliwość, żeby to pilotem włączać cały czas. Więc tutaj jest po prostu taka dziurka zrobiona, żeby nacisnąć, gdzie jest ten przycisk? Żeby nacisnąć, słuchajcie, ten przycisk i wtedy się to włącza. Dodatkowo, to co zrobiłem, no to jest płyta wiórowa, nie, to jest sklejka. Kupiliśmy dwa arkusze ze znajomym, pocięliśmy to, poskładaliśmy to wszystko na wkrętach, na kleju. Tutaj też zostały zrobione, tak jak mówiłem wam, wyjścia na głośniki. Głośniki zostały zamontowane, ale lepiej grają te, które są zamontowane standardowo w telewizorze. Nie wiem dlaczego. No to już po prostu i tak zostanie. Może jeszcze to przykryję czymś, ale raczej nie. Zostało to zrobione tutaj w tych miejscach, gdzie nie było naklejek, no to pomalowaliśmy to na czarno, całkiem nieźle to wygląda. Naokoło tutaj jeszcze pójdą oczywiście listewki, jak już telewizor będzie wypoziomowany dokładnie. Dodatkowo, no tak jak mówię, kupiliśmy, znaczy to już ja zamówiłem, zrobiłem też jakiś taki powiedzmy przykładowy design. Tarpoliny, nie wiem jak to się nazywa po polsku, tarpolina, czy to też jest tarpolina. To jest po filipińsku, to jest najtańszy środek, można powiedzieć, materiał, na który można wydrukować druki takie wielkoformatowe. I to są te tarpoliny, które są używane przeważnie jako reklamy. I to jest bardzo, bardzo tanie na Filipinach, bo za jedną stronę takiego dużego wydruku, i to był taki powiedzmy wydruk taki prostokątny cały, ja dopiero to później docinałem, zapłaciłem, nie wiem, 40 zł chyba, czy 30 zł, więc to jest naprawdę, jeżeli chodzi o taki wymiar, a ta maszyna, słuchajcie, bo ta maszyna ma 1,80 m chyba z tego co pamiętam, czyli tyle dokładnie co ja. Więc zostały zrobione takie dwa boki, lewy i prawy, one to jest lustrzane odbicie. Dodatkowo tutaj jest też tarpolina i to jest Sideways Sport Bar Dumaguete. To jest ten bar, ta restauracja, gdzie bardzo często chodzę się spotykać ze znajomymi na piwo. I to słuchajcie, właśnie tam to urządzenie docelowo wyląduje, jak już tylko będzie gotowe. I będzie tam, można sobie za darmo na nim pograć. Tak, jestem tak miłą osobą, że praktycznie oddaję tą maszynę za darmo, bo tam jak będę sobie czasami przychodził na kawę czy na piwo, to będę chciał sobie po prostu zagrać. I taki jest w ogóle plan tego urządzenia, dlatego to zostało, jakby można powiedzieć, nawet obklejone w ich logo, żeby to było wiadomo, że ta maszyna jest stamtąd. I dużo wiem, że moich znajomych już czeka na to, kiedy ja to skończę. Oczywiście maszyna już działa, można na niej grać, za chwilkę ją włączymy. Natomiast to chciałem wam tylko i wyłącznie pokazać, jak to po prostu wygląda. Co też ciekawe, tutaj na tą powiedzmy płytę główną, czyli tam, gdzie są przyciski, zamówiłem specjalnie naklejkę zewnętrzną, tak to się nazywa po polsku, outdoor sticker, czyli to co teoretycznie nie powinna schodzić farba. Jest to jest akurat, słuchajcie, dosyć drogie, bo to kosztowała, ta naklejka kosztowała, wydruk jej kosztował tyle samo praktycznie co dwie strony, więc powiedziałem sobie, że na początku chciałem tym w ogóle całość obkleić, no ale nie, finansowo to ma być projekt niskobudżetowy, więc wpadłem na pomysł, że po prostu tylko i wyłącznie tutaj to zrobię, żeby od tych palców się to nie niszczyło. To oczywiście będzie tutaj obklejone naokoło i pewnie za chwilkę wam pokażę czym, bo przynajmniej będę to sprawdzał. I to powinno się trzymać. No i chyba w zasadzie tyle. No oczywiście tutaj jeszcze, tak jak mówię, LEDy pójdą do tyłu i będzie podświetlenie. Maszyna się już uruchamia. Jak widzicie, Linux się uruchamia.
A, no i pewnie zapytacie, na jakim systemie to jest. Oczywiście to jest na RetroPie. Jeżeli wpiszecie sobie w Google RetroPie, znajdziecie wszystkie gotowe informacje na ten temat. Są gotowe paczki do ściągnięcia, są gotowe butery, nie, jak to się nazywa. No, gotowe karty SIM tak naprawdę, które możecie uruchomić na Raspberry Pi. I po prostu włączy się to automatycznie. Przynajmniej tak powinno się to włączyć. Tak jak też widzicie, tutaj jeden pasek, nie wiem, czy to widać na kamerze, jest uszkodzony delikatnie. Jego nie będzie później widać. Tak jak mówię, to jest projekt bardzo niskobudżetowy. Jeżeli chodzi o całość, to telewizor kosztował mnie jakieś 200 zł, albo chyba nawet mniej. To konsola mnie kosztowała 150 zł, tak jak już tu mówiłem. O, i tutaj mamy gierki. Co sobie zagramy? A na przykład w to. Obklejna jakieś 150 zł, płyta, sklejka ze 200 zł, 250. Całość mi około wyszła, tak strzelam, 200, nie, 1000 zł. Chyba tyle gdzieś, mniej więcej. No i jest zabawka. Naprawdę jest fajna zabawa. Dobra, to tyle z grania. I teraz jeżeli chodzi o kwestie gier, no bo to jest też takie pytanie, które zawsze wszyscy zadają. Gdzie znalazłeś gry i jak to znalazłeś? Słuchajcie, Raspberry Pi, jeżeli sobie wpiszecie w Google, znajdziecie informację, że to się opiera na ROMach. Czyli każda gra, która kiedykolwiek wyszła na konsolę, na jakąkolwiek konsolę, bo na tym oprogramowaniu możecie zainstalować praktycznie większość tych arcade konsol, czyli tych starych konsol. Od Game Boya po Atari, po cokolwiek Commodore, wszystko tak naprawdę możecie zainstalować. Nawet te wszystkie gry, które były, powiedzmy, na automatach tak bardzo popularne w Polsce i za granicą. Więc to wszystko możecie znaleźć. Ja niestety nie mogę podawać linków konkretnych do konkretnych stron, gdzie są te ROMy. Natomiast jeżeli po prostu piszecie arcade, ROM, website czy cokolwiek innego w Google, znajdziecie naprawdę multum stron na ten temat, gdzie można je pobrać w legalny lub nielegalny sposób. To już jest inna kwestia. Teraz zobaczcie jeszcze, co kupiłem dodatkowego. To już są rzeczy, które muszę po prostu wykończyć. Kupiłem taki anti-collision stripe, czyli pasek, nie wiem co to jest, gumowy chyba bodajże, na samochód. To jest antykolizyjny, gdzie po prostu w jakichś takich nietypowych miejscach, które mogą ulec stuczce, przyklejacie go na samochód. On ma długość 3 metrów, więc zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Ogólnie chodzi mi o to, żeby tym paskiem na pewno obkleić te rogi tego głównego pada, bo tutaj nie chcę używać niczego innego i najprawdopodobniej te rogi tutaj. To zostanie docięte i chyba pewnie też zostanie obklejone tym miejscem. Natomiast takie te bardziej rogi wystające i dłuższe powierzchnie kupiłem specjalnie takie listwy metalowe, które najprawdopodobniej zostaną właśnie docięte, tutaj dopasowane i pomalowane na czarno i przymocowane na wkrętach, bo no, tutaj jest łączona tarpolina. Jeżeli się okaże, że ten pasek, ta guma czy cokolwiek to jest, będzie się sprawdzała, nie będzie się odklejała i będzie naprawdę dobrze działała, to najprawdopodobniej kupię po prostu więcej tego, bo to było akurat bardzo tanie w jakimś takim chińskim sklepie. I po prostu obkleję też te wszystkie rogi. Na razie muszę co zrobić, to jeszcze jest jedna rzecz, to muszę zamówić ten... Jezu, jak to się nazywa? Powiedzcie mi. Plexiglas, tak. Plexiglas tych wymiarów, żeby to można było skończyć. Mam już LEDy tak samo przygotowane. Więc to też będzie gotowe lada dzień i mam nadzieję, że może się to uda w przyszłym tygodniu już zawieźć do tej restauracji, do tego baru i żeby ludzie sami sobie pograli, zobaczyli, jak to po prostu będzie. Oczywiście, tak jak mówię, konsola jest całkowicie przygotowana na 2 graczy, bo to właśnie o to chodzi, żeby sobie pobrać na przykład fajne gierki w 2 osoby, powalczyć ze sobą, czy na przykład, tak jak widzicie, to jest ten
To jest taka gra, gdzie te kulki się zrzuca, to jest akurat fajne takie powiedzmy mniej stresujące, gdzie się działa to na przykład na zasadzie jednego przycisku. Gra będzie tam dostępna za darmo, to nie jest jakiś system zarobkowy, to nie jest jakiś mój pomysł na nowy biznes, to ma być po prostu taka całkowicie zabawa. Zobaczymy w ogóle, ile to wytrwa ta maszyna, ile przetrwa, ile ludzie tym mogą się nacieszyć. Bo tak jak mówię, to jest pierwszy taki projekt, kiedykolwiek zrobiłem. Mega mi się podoba. Kilka osób, słuchajcie, które znam, co też mają inne restauracje, jak im podesłałem zdjęcia w ogóle tego projektu, to w szoku wszyscy i od razu: ty, to może ja też sobie zamówię u ciebie coś takiego, to może ja też. Ja mówię: słuchajcie, nie, ja tego nie robię zarobkowo, bo naprawdę zrobienie tego i oprogramowanie tego pod względem informatycznym to jest naprawdę pół dnia roboty i wszystko zostanie zrobione, bo wystarczy tak naprawdę później kupić te same komponenty albo, znaczy, no oczywiście może być inny telewizor, ale te same komponenty, nawet zduplikować kartę SIM, przepraszam, nie kartę SIM, tylko microSD, na której to się wszystko opiera, i tak naprawdę wkładacie to do wszystkiego innego, podpinacie te same kontrolery i to jest pół dnia roboty. Natomiast zbudowanie tej szafy, ustawienie tego wszystkiego, obklejenie tego, to zajęło nam najwięcej czasu. I to też był ten problem, że ja praktycznie codziennie pracuję popołudniami, rano jeszcze troszeczkę śpię, więc mój znajomy przychodził tutaj na przykład do godziny 12, do godziny 2 pracowaliśmy, później się okazało, że jakiegoś znowu narzędzia nie mamy, więc musiał jechać, wracać następnego dnia i tak dalej, i tak dalej. I to było naprawdę mega, mega problematyczne i nad tym najwięcej czasu po prostu zeszło, żeby to wszystko przygotować. Później znowu czegoś brakowało, później na wkrętu zabrakowało i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę mega, mega, mega to było stresujące. Natomiast już jesteśmy coraz bliżej brzegu, tak jak widzicie, i najprawdopodobniej on już chyba nawet nie będzie przychodził, ja to po prostu skończę, no bo już zostało tak mało roboty, że jedna osoba sobie poradzi. Oczywiście ze zbudowaniem tej całej skrzyni, bo to mega było to pomocne, że były dwie osoby, bo jedna osoba mogła przytrzymać, druga osoba mogła docinać i tak dalej, i tak dalej. Więc no, dajcie mi znać, słuchajcie, w komentarzach, jak wam się to w ogóle to podoba, bo ja nie wiem, no ja jestem mega, mega zajawiony na to. Strasznie mi się podoba w ogóle ten pomysł. Zawsze całe swoje życie chciałem mieć coś takiego w domu. No w sumie mam to w domu na razie, a później będę miał to w restauracji. Ale tak czy inaczej, no wow, ja się cieszę. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. No a słuchajcie, jeszcze wam tutaj coś pokażę. Całe pudło dodatkowych przycisków i innych gadżetów, które też zamówiłem do tego projektu. Natomiast okazało się, że akurat skorzystałem z innych przycisków. Ale oczywiście nazwisko Baran zobowiązuje, więc mam tego praktycznie zestawy na kolejne dwie albo trzy takie maszyny. Tylko że te przyciski akurat są inne, bo tak jak widzicie, one już są po prostu bez podświetlenia, bardziej proste, mniejsze troszeczkę, ale tak czy inaczej oczywiście sprawdzają się w 100%, bo oprócz tego mam jeszcze jedną taką deskę przygotowaną, w zasadzie to pudełko, na którym testowałem w ogóle kalibrację tych klawiszy, czy one działają i tak dalej na tym pierwszym zestawie. Więc to też mam dodatkowo i oczywiście, jeżeli policzę wszystko, co kupiłem do tej maszyny, no to wyjdzie to więcej niż 1000 zł. Nie ma takiej opcji, żeby to wyszło 1000 zł. Natomiast to są dodatkowe rzeczy, które już powiedzmy zainwestowałem, wiedziałem, że będą zapasowo albo jakby coś się stało. Dlatego na przykład mam kilka joysticków, bo na przykład nie wiem, ile one wytrzymają. No słuchajcie, no joysticki niby są, niby działają, wszystko jest ok, tak jak widzicie, ale ile on wytrzyma? Ciężko powiedzieć. Przyciski są akurat ok. Tak czy inaczej mam zapasowe oczywiście, więc nie no, o to się nie boję. Boję się tylko o to, że ta maszyna się zbyt bardzo spodoba i będę musiał robić kolejne dla znajomych na Sykikorze albo w Dumagetę. Chociaż w sumie fajnie by to było, jakby się tak spodobała. Natomiast ja już im wytłumaczyłem, że jeżeli chcą coś takiego, to oczywiście bardzo chętnie im pomogę. To nie będzie zarobkowe. Natomiast oni muszą przygotować całą skrzynię, ja im mogę podać wymiary, niech tylko kupią telewizor, ja mogę zamówić dla nich resztę rzeczy i to możemy zrobić. Natomiast ja nie będę się bawił w kolejny raz budowanie takiej skrzyni, bo to zdecydowanie za dużo czasu zajmuje i zdecydowanie za dużo nerwów, pracy, przygotowań, bałaganu i tak dalej, i tak dalej. No więc tak, słuchajcie, maszyna praktycznie gotowa. Jak będzie gotowa, na pewno wrzucę wam filmik, bo pokażę wam, jak ludzie się bawią na niej w restauracji, czy w tym barze, czy w ogóle jest zainteresowanie tym, bo sam po prostu jestem ciekawy, czy to się udało, ten projekt zrobić tak, jak ludziom, czy ludziom się podoba
i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ciekawostek, które wam powiem, ten filmik najprawdopodobniej dzisiaj zostanie wrzucony na YouTube'a. Dzisiaj jest czwartek, więc wy go będziecie widzieć praktycznie na bieżąco. Natomiast w weekend przyjeżdża do mnie znajomy z Sikihoru, też Polak, Maciek, ze swoim synem i swoją narzeczoną. I najprawdopodobniej w sobotę pewnie nic nie będziemy robić, bo przyjeżdża w sobotę, ja jeszcze pracuję, ale w niedzielę, poniedziałek mam 2 dni wolnego i najprawdopodobniej gdzieś pojedziemy w niedzielę odpocząć z rodziną, więc będzie okazja, żebyście poznali. To chyba będzie chyba pierwszy raz na moim kanale będę z jakimś gościem, który też mówi po polsku, i po prostu opowiemy wam trochę więcej o Filipinach, opowiemy wam o tym, co się dzieje na Sikihorze, na małej wyspie, jak ona w zasadzie była odcięta przez ostatnie 2 lata od cywilizacji, no bo podróżowanie tam było naprawdę bardzo, bardzo utrudnione. Opowiem wam o tym, przedstawię wam Maćka, ja jego kanał kiedyś już polecałem, Maciek nagrywa w języku angielskim. Jeżeli chcecie zobaczyć, kto przyjedzie, wejdźcie sobie na tego linka pod spodem, w opisie tego filmiku, tam będzie więcej informacji do jego kanału, będzie link do jego kanału, będzie więcej informacji o nim, więc pewnie razem coś nagramy, tak żebyście też zobaczyli inną osobę. Dajcie mi znać, co o tym myślicie, czy to dobry pomysł, czy nie. Tak czy inaczej, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się to podobało, to był taki przerywnik od tego normalnego życia na Filipinach. Dziękuję za wasze komentarze, dziękuję za wsparcie na Patronite. Jeżeli oczywiście macie jakiekolwiek pytania, dajcie znać w komentarzach, bardzo chętnie na nie odpowiem. Pozdrawiam was serdecznie, no i do kolejnego razu. Pa!